Przed nami najważniejszy egzamin, jakim są testy przed wylotem. No, mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych niespodzianek negatywnych, tylko wszystko spokojnie się dobrze ułoży i wszyscy w takim składzie, jak został podany, wylecimy na igrzyska do Pekinu. Wiadomo, że te wyniki testów i ten wirus to jest troszeczkę loteria, więc może spotkać to każdego z nas. Natomiast ja jakby o tym nie rozmyślam, gdzieś tam staram się o tym nie myśleć i robić, co do mnie należy. Tak, myślę, że grupa Sprint, która się prezentuje od początku sezonu wspaniale, gdzieś tam daje to takie koło napędowe wszystkim zawodnikom. No, jest ta rywalizacja między nami i to nas na pewno napędza. Jest fajna atmosfera i myślę, że ze spokojną i czystą głową jedziemy na igrzyska. Na pewno wielkim celem z młodych lat, który już raz spełniłam, teraz mogę jakby starać się, żeby ze startu na start pokazywać się coraz lepiej. Wiadomo, cel w przyszłości jest tylko jeden, medal Igrzysk Olimpijskich. O tym mogę mówić głośno. Na pewno przede mną jeszcze wiele ciężkiej pracy, ale wiadomo, to są igrzyska, różne rzeczy się mogą wydarzyć i różne czary mogą paść, więc no, trzymam się tego, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Nie nakładam na siebie żadnej presji i jadę walczyć o marzenia i swoje cele. Na pewno wizualizacja też biegu gdzieś na pewno dużo pomaga. Myślę, że nie tylko mi, ale innym też zawodnikom. Gdzieś ta wizualizacja tych dobrych biegów, jak to ma wyglądać. I na pewno ja gdzieś tam nie staram się mocno skupiać, bo dużo mi pomaga właśnie taka rozluźniona atmosfera, jak słuchanie, nie wiem, śmiesznych stand-upów czy cokolwiek. Gdzieś lubię taki spokój, no i ten uśmiech na twarzy. Wtedy czuję, że jest dobrze.